Dzień dobry kochani w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na przegląd 6 stylizacji z 6 dni. Zaczynamy. Strój numer 1 prezentuje się tak. Dzisiaj na sportowo, dlatego że właśnie za moment ruszam na kolejną turę przedświątecznych zakupów i musi mi być wygodnie i też co najważniejsze, nie może mi być za gorąco, a ponieważ zaparkuję sobie samochód na parkingu podziemnym, więc też będę się przemieszczać raz, dwa i nie będzie mi też za zimno. No i widzicie, mam dzisiaj na sobie bluzę Emporio Armani, którą kupiłam kilka lat temu w Designer Outlet w Piasecznie. Bluzę z kapturem, ona jest całkiem ciepła i też bardzo, bardzo wygodna. Na nią założyłam sobie futrzaka mojego szarego, którego już mogliście widzieć. Przywiozłam go sobie kilka lat temu z Włoch. Szara torebka Pinko, spodnie, rurki a la skórzane, czarne z Zary, super stary, jest wygodnie, włosy upięte w koczek, mogę ruszać na zakupy. A ja za moment wychodzę, więc czas pokazać Wam kolejną stylizację. Mam na sobie szalik z Reserve, który kupiłam w zeszłym roku. Ten oto przepiękny sweterek z Zary, też już ma chyba nawet 2 lata. Do tego szare, ciemne jeansy, takie lekko przecierane z wysokim stanem i botki z Deichmanna. Kupiłam je chyba 2 lata temu. Jeszcze pokażę Wam, co na siebie narzucę. Bardzo proszę, płaszczek ze sfery, o którym Wam też ostatnio opowiadałam w holu. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Torebka Liu Jo, tak prezentuje się w całości. I słuchajcie, zmykam, bo jestem już spóźniona. Dzień dobry, czas na kolejny strój dnia. Dzisiaj mam na sobie sweterek ze sklepu Oysho, który kupiłam w zeszłym roku. Bardzo przyjemny, ciepły i wygodny. Do tego jasne, szare jeansy z Zary. Je kupiłam jakoś w okresie wakacyjnym, więc na pewno nie są już dostępne. Do tego moje ukochane buty Emu, które mają już prawie 8 lat. I teraz pokażę Wam jeszcze, co na siebie zarzucam. A całość prezentuje się właśnie tak. Kożuszek z Zary, który już mogliście widzieć. Torebka Pinko. Biorę jeszcze okulary, bo dzisiaj mamy przepiękne słońce. I tak właśnie dziś wyglądam. Czas na kolejny strój dnia. I co mam dzisiaj takiego na sobie? Praktycznie całość to będzie Zara. Pod spodem mam taki cieniutki golfik z Zary, który kupiłam kilka miesięcy temu, więc być może, że jeszcze dostaniecie go w ofercie. Na to założyłam taki gruby sweter, który również jest z Zary. Zobaczcie, bardzo, bardzo fajny. I ja go kupiłam kilka lat temu. Podwinęłam sobie też tutaj rękawy, żeby wystawał mi odrobinę ten golfik. Zegarek Daniel Wellington czarny. Do tego mam takie cienkie, bawełniane spodnie w kratkę również z Zary. I kozaki skórzane też Zara. A teraz pokażę Wam jeszcze, co na siebie nakładam. Całość dopełnia czarny płaszczyk, również z Zary, który ma, o ile się nie mylę, 12 lat i cały czas bardzo dobrze mi służy. A to jest taki, nie wiem czy będziecie widzieć, to jest taki ni to futrzak, niby aksamit, ciężko powiedzieć. Bardzo fajnie wygląda. Czekajcie, może tak złapię. O, lepiej. I torebka Liu Jo. Gotowa do wyjścia. Dzisiaj mam parę spraw do załatwienia, także uciekam. I widzimy się w kolejnej stylizacji. Za chwilę wychodzę na spotkanie świąteczne, takie mikołajkowe z moimi koleżankami i pokażę Wam teraz, co dzisiaj mam na sobie. A w związku z tym, że mamy właśnie takie świąteczne mikołajkowe spotkanie, idealny na tę okazję sweterek czerwony. Ja go dostałam w zeszłym roku w przesyłce PR-owej od Tesco i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się nosi. Do tego założyłam gruby szal z Parfois, taki biało-czerwono
czarno-szary, który też jest cieplutki i fajnie się prezentuje właśnie w tej kolorystyce. Spodnie, które już bardzo dobrze znacie, ala skórzane z Zary i do tego wysokie kozaki skórzane, również z Zary, one mają kilka lat. I teraz jeszcze pokażę Wam, co na siebie zarzucę. I tak prezentuje się moja kompletna stylizacja. Zarzuciłam płaszczyk ze sklepu Sfera, który też już bardzo dobrze znacie. I do tego torebka Liu Jo. Kolejna stylizacja już za nami. Przed nami już ostatnia, szósta stylizacja i dzisiaj mam na sobie sweterek, który dostałam na Mikołajki. Jak Wam się podoba? Sweterek jest z Zary, z aktualnej kolekcji. Do tego założyłam ciemne, szare jeansy z wysokim stanem i mam moje ulubione kozaki od Prima Classe, Alviero Martini. Kupiłam je oczywiście we Włoszech. Ta marka jest w Polsce niedostępna. No i teraz pokażę Wam jeszcze, co na siebie zarzucę. A będzie to ten oto rudy kożuszek z Zary, który idealnie pasuje do moich dzisiejszych brązów i oczywiście torebka Liu Jo, którą też już bardzo dobrze znacie. Tak się prezentuje i tak wygląda szósta stylizacja. Let's go. Jestem bardzo ciekawa, która z przedstawionych przeze mnie stylizacji spodobała Wam się najbardziej. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ale moi drodzy, w związku z tym, że jest to ostatni filmik przed świętami, ale też ostatni filmik w tym roku, chciałabym złożyć Wam przede wszystkim życzenia. I to, co jest najważniejsze, to myślę, to ciepło rodzinne, miłość, radość i szczęście przy wigilijnym stole, ale również podczas całych świąt. I tego właśnie Wam życzę, by wokół Was była ta cudowna, świąteczna, magiczna atmosfera, byście przeżywali każdy moment i każdą chwilę i odczuwali w Waszych sercach jak najmocniej, by w Waszej głowie zapadły wspomnienia, które pozostaną na wiele lat, żeby ta atmosfera towarzyszyła Wam w najbliższych dniach i byście cieszyli się tak mocno, jak się da. Zapomnieli o wszystkich problemach, zapomnieli o troskach, a przeżywali w Waszym wnętrzu ten cudowny, magiczny czas. No i oczywiście w związku z nadejściem nowego roku życzę Wam realizacji, spełnienia, sukcesów, byście osiągnęli to, na co czekaliście, pracowaliście, co było Waszym marzeniem, by nowy rok 2020 przyniósł Wam tyle szczęścia, że nie będziecie mogli go pomieścić w kieszeniach, a zwłaszcza w Waszym sercu, żeby ten rok był dobry, żeby był, jak to się mówi, lepszy od poprzedniego, jeszcze lepszy od poprzedniego. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby wokół Was byli zawsze życzliwi, dobrzy i pomocni ludzie, tacy, którzy będą akceptować Was w 100% i takimi, jakimi jesteście, by na Waszych twarzach codziennie gościł uśmiech i byście dostrzegali te najmniejsze, najbardziej życzliwe gesty, które codziennie nas otaczają, a o których bardzo często zapominamy albo też nie potrafimy ich dostrzec. Także moi drodzy, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, a my widzimy się już w styczniu.